Restauracja podawała chińskie jedzenie. Kiedy mężczyzna wszedł do lokalu i zaczął składać swoje zamówienie na głos, wszyscy za nie mówili z wrażenia. Nagranie z knajpy obiegło sieć. Restauracja, do której wybrał się mężczyzna, podaje tradycyjny chiński fast food. Kiedy klient wszedł do lokalu i zaczął na głos składać swoje zamówienie, pracownicy knajpy długo nie mogli uwierzyć w to, co się dzieje. Wszystko zostało nagrane, a wideo obiegło internet. Restauracja serwuje chiński fast food. Pewien mężczyzna postanowił przeprowadzić ciekawy eksperyment. Na miejsce swojego badania wybrał chińską restaurację, znajdującą się w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. Lokal zatrudnia niemal samych rodowitych Chińczyków i serwuje przede wszystkim tradycyjny azjatycki fast food. Na nagraniu widać, że kiedy mężczyzna wchodzi do lokalu, od razu podchodzi do lady i niemal natychmiast zaczyna na głos składać swoje zamówienie. Reakcja pracownic restauracji oraz klientów knajpy jest zaskakująca, nie mogą uwierzyć w to, co się dzieje. Przestań mówić, przerażasz mnie, skomentowała jego zachowanie jedna z obsługujących w lokalu pracownic. Pracownicy restauracji nie mogli uwierzyć w to, co się dzieje. Amerykanin jest słynnym YouTuberem, a do tego płynnie posługuje się językiem chińskim. Mężczyzna potrafi mówić aż w trzech dialektach. To dość nietypowa umiejętność dla człowieka, który nie ma korzeni azjatyckich, ponieważ języki pochodzące z tamtej części świata są uważane za jedne z najtrudniejszych do nauki na całym świecie. Dlatego kiedy młody mężczyzna zaczął składać zamówienie po chińsku, wszyscy byli zaskoczeni. Dzisiaj grzeje, 1. Ważny komunikat sanepidu. Pilne poszukiwania kobiet, których lekarz ma koronawirusa, duże niebezpieczeństwo 2. Polski minister zarażony koronawirusem czuje się gorzej. Znamy szczegóły. Chińska obsługa lokalu była w ogromnym szoku, kiedy mężczyzna zaczął rozmawiać z nimi w ich ojczystym języku. Przyznali, że jego wymowa oraz ogólna znajomość chińskiego jest na bardzo wysokim poziomie i robi na nich piorunujące wrażenie. Nie spodziewali się, że biały człowiek może tak dobrze nauczyć się mówić w ich języku. Nagranie zostało opublikowane przez YouTubera w sieci. Do tej pory użytkownicy internetu obejrzeli je już ponad 4,5 miliona razy. Najlepsze newsy dnia, źródło, YouTube. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.